Dzień dobry Państwu, nazywam się Arkadiusz Kaźmierczak, jestem członkiem Grupy Doradców Żywieniowych Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka i w nawiązaniu do kampanii Dziękujemy, że pijecie mleko, chciałbym opowiedzieć o zawodzie doradcy żywieniowego, czym tak naprawdę zajmujemy się w gospodarstwach hodowlanych. Hodowla krów mlecznych jest jednym chyba z najtrudniejszych kierunków produkcji rolnej, hodowlanej. Hodowca musi sobie radzić z wieloma problemami przygotowania pasz objętościowych, z przygotowaniem dawki pokarmowej, z bilansowaniem tej dawki pokarmowej, dlatego my tutaj jako specjaliści wkraczamy do akcji i pomagamy mu w tych wszystkich czynnościach. Rozpoczynając od podpowiedzi czy pomocy przy zbiorze, przy technologii zbioru, przy technologii przygotowania pasz objętościowych, po analizę tych kiszonek w naszych laboratoriach Polskiej Federacji i użyciu ich w końcu finalnie w dawkach pokarmowych. Na każdym etapie procesu przygotowania kiszonek jakby dbamy o to, by byłby to produkt o jak najlepszej jakości. Prawidłowo zebrany, bez zanieczyszczeń, bez mykotoksyn, które są bardzo szkodliwe dla krów mlecznych. Podobnie z innymi składnikami żywieniowymi, czy to paszami z zakupu, czy paszami, którymi hodowca dysponuje w swoim gospodarstwie. Wszystko to sprawdzamy, oceniamy ich jakość i przydatność w użyciu, w żywieniu krów mlecznych. Dysponujemy szeregiem przydatnych narzędzi, które nam ułatwiają tę pracę. Są to m.in. sita TMR-owe Penn State, wymyślone w Stanach Zjednoczonych, gdzie technologia TMR powstała. Pozwalają nam ocenić strukturę i prawidłowość sporządzania TMR-u. Dysponujemy również sitami kałowymi i pomimo, że wydaje się to troszkę dziwne, jest to bardzo ważny element diagnostyczny, ponieważ sprawdzając, co ta krowa wydala, możemy ocenić prawidłowość tego żywienia i czy to żywienie jest dla jej fizjologii zdrowe. Dysponujemy również takimi urządzeniami jak pH-metr, jak termometr, dysponujemy różnego rodzaju wagami, które pozwalają nam precyzyjnie szacować i oceniać ilości podawanych zwierzętom pasz. No i finalnie dysponujemy również z programami komputerowymi, które dzięki wbudowanym wcześniej algorytmom z różnych rodzajów systemów żywienia zwierząt pozwalają nam precyzyjnie i dokładnie układać dawkę pokarmową, tak by zwierzę miało zapewnioną określoną ilość energii, białka, makro i mikroelementów i witamin na każdym etapie jakby swojego stanu fizjologicznego, czy na każdym etapie wzrostu, przynajmniej jeśli chodzi o jałówki i bydło rosnące. Musimy pamiętać o tym, że tylko zdrowa i dobrze utrzymana krowa, dobrze żywiona i utrzymywana w warunkach prawidłowego dobrostanu odwdzięczy się nam dużą produkcją dobrej jakości surowca. Naszym celem jako doradcy jest hodowcy pomóc, podpowiedzieć, zbilansować dawkę pokarmową tak, aby wszystkie te warunki żywieniowe oraz warunki dobrostanu zostały utrzymane. Wiąże się to też z kilkoma aspektami prozdrowotnymi żywienia krów mlecznych. Mam tu m.in. na myśli żywienie zwierząt w systemie non-GMO, którego wymaga większość już mleczarni w Polsce. To ma także związek z wprowadzonym od 2022 roku ograniczeniem stosowania antybiotyków w hodowli, w tym w hodowli krów mlecznych. Dlatego należy i hodowcom, i nam jako doradcom zależy na jak najlepszym zdrowiu tych zwierząt, po to, by stosowanie tych antybiotyków ograniczyć i już się wstępnie przygotować do tego mającego nadejść ograniczenia stosowania w 2022 roku. Pomagamy także hodowcom panować nad aspektem ekonomicznym hodowli, ponieważ wiadomo, że nasi hodowcy są prawdziwymi pasjonatami, bo tylko pasjonaci utrzymują krowy mleczne. Jest to bardzo, bardzo trudny i bardzo ciężki kierunek produkcji rolnej. To jednak zależy nam na tym, żeby wypracowali też jak największy zysk, stąd precyzyjnie szacujemy koszty dawki pokarmowej. Proponujemy różne rozwiązania, różne warianty, ale oczywiście nie może odbywać się kosztem zdrowia i dobrostanu tych zwierząt. Przyjeżdżając na wizytę do gospodarstwa skupiamy się na wyglądzie tych zwierząt, oceniamy je w systemie BCS, czyli Body Condition Scoring, tak aby każda grupa technologiczna miała kondycję i stan odpowiedni dla aktualnego stanu fizjologicznego. Wiadomo, inaczej wyglądają krowy w laktacji, inaczej wyglądają krowy zasuszone, a jeszcze inaczej jałówki remontowe czy młodzież hodowlana. Nad tym wszystkim czuwamy.
właśnie po to, by ograniczyć występowanie chorób metabolicznych u krów mlecznych. Jest to temat dość szeroki i dosyć mocno jeszcze nękający naszych hodowców, dlatego jednym z też celów naszej działalności jest profilaktyka właśnie tych chorób. Dzięki odpowiedniemu żywieniu, odpowiedniemu utrzymaniu zwierząt, dzieleniu na grupy technologiczne możemy w znaczący sposób ograniczyć występowanie chorób metabolicznych, a co za tym idzie ograniczyć upadki zwierząt, zwiększyć zysk hodowcy, no i podnieść też jakość funkcjonowania tych zwierząt w stadzie. Jest to też ważne szczególnie z racji na wątek etyczny samej hodowli, tak? Nam zależy na tym, żeby te zwierzęta miały jak zapewne jak najlepsze warunki, jak najlepsze żywienie, bo może się powtórzę, ale myślę, że warto, tylko zdrowe i dobrze utrzymane zwierzęta produkują bardzo dobrej jakości mleko. Dla mnie jako człowieka od najmłodszych lat związanego z rolnictwem, współpraca z hodowcami, praca z ich zwierzętami, z ich stadami jest ogromną dawką satysfakcji. Jest to praca, która sprawia mi przyjemność, zwłaszcza jeżeli hodowca jest zadowolony, kiedy cele przez nas założone są osiągane, kiedy zwierzęta są zdrowe, produkują dużo dobrego mleka. Wtedy jakby daje to tak dodatkowego kopa motywacji do dalszego działania, do dalszych wyznaczania sobie dalszych celów i polepszania jeszcze bardziej wyników w gospodarstwach hodowców. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.